spotykamy się w szkole społecznej w dniu bardzo uroczystym. W dniu dzisiejszym wręczamy nagrodę Chełmski Mistrz Nauczyciel pani dyrektor Marioli Kosmowskiej. Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm. W imieniu kapituły konkursu Chełmski Mistrz Nauczyciel, który organizuje Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm, chciałabym pogratulować serdecznie pani dyrektor Marioli Kosmowskiej, dyrektor pierwszej szkoły społecznej w Chełmie, sukcesu. Chciałabym podziękować także w swoim imieniu za to, że pani dyrektor od wielu lat działa w oświacie chełmskiej z dużymi sukcesami. Kształci dzieci i młodzież chełmską i osiąga oczywiście na tej niwie bardzo duże sukcesy. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy i pozwolę sobie wręczyć tę oto statuetkę. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, a to honorowy dyplom. Bardzo dziękuję. Dziękuję, gratulacje. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jestem bardzo zaskoczona, mile i chciałabym całej kapitule Stowarzyszenia Nasz Chełm serdecznie podziękować za te bardzo cenne nagrody, które na pewno postawię na półce i będą mi przypominały o tym moim wspaniałym zawodzie, który kocham od lat. Pracuję 35 lat i dzięki tylko tym dzieciom można osiągnąć takie sukcesy. Dlatego też w tym miejscu jeszcze chciałabym podziękować swoim wszystkim uczniom, wszystkim podopiecznym i tym obecnym, ale też i tym, którzy są absolwentami naszej szkoły, a nawet tym, którzy już są naszymi rodzicami, przyprowadzają nam kolejne pokolenia swoje dzieci, bo takich tu również mamy. Wyrazy uznania i podziękowania też ślę dla naszych rodziców. Bo bez nich to szkoła nie miałaby też sensu. Także serdecznie dziękuję. No i tak wzruszenie jest ogromne, dlatego też, no powiem jeszcze raz, dziękuję.